Rękawiczki czy mały bałwanek? Domek z piernika czy świąteczna pończocha? W które etui chciałabyś ubrać swój telefon w zimę? Zobacz nasze nowe wideo, aby poznać nowe niesamowite pomysły na jadalne etui do telefonów. Sylwia zaplanowała spotkanie z przyjaciółką, ale Rozalka spóźnia się jak zwykle. W końcu się pojawia i daje Sylwii mały prezent w przeprosiny. To słodkie i urocze etui na telefon. Wetnij rękawice z biszkoptu. Podziel ciasto na dwie części, aby uzyskać dwie rękawiczki. Rozwałkuj kolorowy lukier plastyczny i wytnij z niego kształt rękawicy, pozostawiając nadmiar wzdłuż krawędzi. Owiń lukier wokół ciasta. Zrób płatek śniegu z jadalnych koralików. Wykonaj mankiet z posiekanego kokosa. Zrób drugą rękawicę w ten sam sposób. Przyklej rękawiczki do etui na telefon za pomocą jadalnego kleju. Połóż na niego płatki kokosowe, aby wyglądały jak śnieg. Sylwia przestaje być zła. Etui jest nie tylko piękne, ale także pyszne. Te rękawiczki są znakomite. Co jest nie tak z marchewką? Biega po kuchni jak nakręcona. Rozalka chciała tylko zobaczyć, co marchewka robi, a ona wyrzuca ją z kuchni. Co się dzieje? Rozwałkuj 250 g ciasta piernikowego bardzo cienko. Obrysuj dolną część obudowy telefonu. Wytnij otwór na kamerę. Powyżej wytnij dach. Zrób dom z piernika. Piecz na papierze pergaminowym przez 8 minut w temperaturze 175 stopni. Aby zrobić lukier, dodaj 200 g cukru pudru do jednego białka. Wymieszaj i miksuj mikserem przez 3 minuty. Udekoruj domek z piernika za pomocą lukru, używając worka cukierniczego. Przyklej piernikowy domek do silikonowej obudowy telefonu, używając roztopionej polewy czekoladowej jako kleju. Rozalka podąży ze słodkim zapachem. Nie no, nie mogę tego wytrzymać. Pachnie tak dobrze. Co ona ukrywa? Domek z piernika. To nie tylko piernik, ale słodki etui na telefon. Teraz, kiedy wszystko jest gotowe, marchewka dzieli się swoim słodkim etui ze swoją przyjaciółką. Sylwia przyniosła gorące kakao dla swojej przyjaciółki. Ale Rozalka ma już coś pysznego do picia. Och, przyszłam za późno. Wcale nie. To nie jest kakao, tylko etui na telefon ze słodką niespodzianką. Zdejmij etykietę z opakowania Nutella & Go. Przekryj różową miękką pianką. Ozdób srebrzystym środkiem do czyszczenia rur. Wytnij litery z pianki gumowej. Przeklej etykietę na kakao. Odetnij giętką część od szerokiej słomki smoothie. Przeklej na bok, aby wyglądała jak uchwyt kubka. I pomaluj brązową farbą akrylową. Otwórz pudełko i dodaj małe pianki. Przyklej kubek do obudowy telefonu. Etui na telefon Rozalki ma słodkie dodatki do kakao, chrupiące poluszki Nutella & Co z kremem czekoladowym. Idealna przekąska, gdy jesteś w ruchu. Rudowłosa ma nowy królewski niebieski sweter. Ten kolor wygląda na niej świetnie, ponieważ wydobywa jej rude włosy. Sylwia lubi jej nowy wygląd, ale czegoś brakuje. Sylwia ma idealne akcesorium dla swojej przyjaciółki. Rozwałkuj kolorowy lukier plastyczny. Umieść telefon zawinięty w folię plastikową na górze. Zawiń wokół niego lukier i przetnij nadmiar. Użyj różowego lukru, aby zrobić wzór z tyłu. Niebieski etui z różowymi dodatkami idealnie pasuje do swetra marchewki. Ale poczekaj, mam coś jeszcze. Okazuje się, że etui jest jadalne. Jeśli jesteś głodna, poczęstuj się tym słodkim i kolorowym futerałem. Sylwia dostała prezent. To nowe, zabawne etui z białymi niedźwiedziami, które Rozalka bardzo lubi. Rozpuść pianki w mikrofalówce. Użyj worka cukierniczego, aby wycisnąć niedźwiedzia. Pozwól im się ochłodzić przez godzinę. Przenieś niedźwiedzie na silikonową obudowę. Dodaj trochę szczegółów za pomocą barwnika spożywczego.
Teraz Sylwia nie może nawet normalnie rozmawiać przez telefon. Apetyt Rozalki jest nie do powstrzymania. I teraz próbuje wyciągnąć niedźwiedzie z etui. Są takie pyszne, nie mogę się oprzeć. A kiedy Sylwia skończyła rozmowę, na jej etui pozostał tylko jeden niedźwiedź. Dziewczyny oglądają swój ulubiony film – Frozen. Anna i Kristoff, co za piękna chwila. Marchewka tak jest bardzo pochłonięta filmem, że zaczęła jeść płatki śniegu. Pokrój etui tabletu stopionym białym lukrem. Posyp go płatkami kokosowymi. Dodaj cukrowe płatki śniegu o różnych rozmiarach za pomocą jadalnego kleju. Dodaj jadalne kroliki. Skąd się wziął ten płatek śniegu? Niemożliwe. Czy pochodzi z ekranu? Okazuje się, że z obudowy telefonu. Dziewczyny oglądają zimową bajkę i jedzą pyszny śnieg. Marchewka próbuje znaleźć idealne tło do selfie. Ma tak piękną obudowę, która sama zasługuje na portret. Rozwałkuj biolukier plastyczny, aż będzie bardzo cienki, a następnie połóż telefon owinięty w folię plastikową na górze. Wytnij wokół niego lukier, pozostawiając nadmiar. Owin telefon. Wytnij również białego bałwana zgodnie z szablonem. Wytnij szalik z czerwonej masy. Zrób frędzelki. Przyklej szalik i okrągły czerwony nosek do bałwana. Narysuj kapelusz czarnym barwnikiem spożywczym. Namaluj oczy i guziki. Dodaj uśmiech. Wytnij otwór na aparat. I przyklej bałwana za pomocą jadalnego kleju. Nagle Sylwia i Rozalka spotykają przyjaciółkę, która próbuje zrobić selfie. Co za zbieg okoliczności! Zatańczymy nasz słynny taniec. I to jest idealna okazja dla Marchewki do zrobienia sobie selfie z jej uroczym bałwankiem. Rozalka robi zdjęcie swojej przyjaciółce. Sylwia również postanawia zrobić zdjęcie z niezwykłym etui na telefon. A teraz możemy je zjeść. Sylwia jest zajęta tym, co lubi najbardziej – rozmową przez telefon. Tak wiele razy natknęła się na skarpetę, ale nagle ma świetny pomysł. Z tej skarpety można zrobić fantastyczny futerał na telefon. Wytnij pończochę z zimowym wzorem. Sklej otwór. Zrób zgięcie. Przymocuj gwiazdę wykonaną z błyszczącej miękkiej pionki. Przyklej pończochę na obudowę telefonu. I napełnij ją cukierkami. Marchewka bardzo podstępnie szuka słodyczy w pończochach pod kominkiem. I zauważa ostatnią skarpetę, pełną słodyczy. Sylwia poddaje się i postanawia podzielić się słodyczami ze swoją przyjaciółką. Ale jak Marchewka znalazła pończochę? Bardzo szybko się ona opróżniła. Marchewka uwielbia robić selfie. Tym razem robi selfie w lusterku. Ale jej etui na telefon ją zawodzi. Jest takie ponure. Dodajmy trochę koloru i smaku. Cukierki w różnych kolorach przyklejamy do silikonowej obudowy, używając stopionych cukierków jako kleju. Teraz możesz zrobić super słodkie selfie. Etui z cukierkami nie tylko dobrze wygląda na zdjęciach, poprawi twój nastrój. Zjedz cukierka i poczuj się niesamowicie. Sylwia zdecydowała się upiec ciasto. Znalazła wideo z przepisem na swoim tablecie i podąża za wskazówkami szefa kuchni. Ale wierzcie lub nie, bez względu na to, jak bardzo będzie się starała, kreacja Sylwii po prostu nie wygląda jak wersja na tablecie. Gdzie popełniłam błąd? Sylwia jest tak zdesperowana i wściekła, że łapie młotek i zamachuje się na tablet. Wlej rozpuszczoną polewę czekoladową do foremek silikonowych. Pozostawiamy do zastygnięcia. Podgrzej podstawę każdej figurki na rozgrzanym talerzu i przyklej do obudowy iPada. Przykryj kilka M&M'sów za pomocą półkuli. Posmaruj dekoracją czekoladowo rozcieńczonym barwnikiem spożywczym. I dodaj trochę jadalnego perłowego proszku na wierzchu. Posyp jeden kawałek jadalnym brokatem. Marchewka jest przerażona i zatrzymuje Sylwię, zanim będzie za późno. Ale okazuje się, że Sylwia właśnie chciała skruszyć czekoladową kopułę, żeby wyjąć cukierki. Skoro jej ciasto nie wyszło dobrze, zamiast tego zjadła smaczne etui.
Czy podobają Ci się nasze pomysły na słodkie etui na telefon? Napisz w komentarzach, które pyszne etui zimowe chcesz wypróbować. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i naciśnij dzwonek, aby nie przegapić nowych pomysłów na kanale Trum Trum.